Siemanko, z tej strony Deinos i Kubix. Ten odcinek nie jest wesoły, Kubix mi trochę poprawia humor. Odcinek dotyczy głównie aktualizacji Terrafosy 4 samicy, którą jakiś czas temu niedawno kupowałem. Był o niej odcinek. I tak, samica wyliniała, to miałem dzisiaj nagrywać i niestety to jest dla mnie taka trochę tragedia hodowlana, samica zdechła, ale dobra, za chwilę do tego przejdziemy. Samica padła, dlaczego? Nie miała wysuszonego, z głodu też nie padła, nie była przedwcześnie po wylince karmiona, nie jest zażygana nicieniami, nic z tych rzeczy. Słabsza partia, zdarza się. Nie obwiniamy za to nikogo tak naprawdę w tej już sytuacji. Wysyłający również nie ponosi tutaj żadnej winy, bo paczka była perfekcyjna od Argiopetera, wszystko było super zapakowane, pająk w dobrym stanie, no zwyczajnie słaba partia. No, we wstępie to będzie tyle, przejdziemy zaraz do tej terafosy, nakarmimy parę pajączków i to będzie wtedy tyle. Niestety, trup. Miałem nadzieję, że chociaż reaguje na bodźce, bym próbował ją jakoś odratować z małą szansą, z nadzieją, ale zero już było reakcji na chuchnięcia, na nic. Widać jak się skurczyła, nie? To ta samica taka się wydawała już być. A... no. Trup. Tutaj jest wylinka. No o właśnie, samo porównanie wylinki do zwiniętego trupka. Przykre sytuacje, niestety zdarzają się na każdej hodowli, musimy się zawsze liczyć z jakimś ryzykiem. Pojemnik do czyszczenia i zostawimy dla jakiegoś pająka na coś, nie wiem, zobaczymy jeszcze na co. Mały psalmopeus irminia, w sumie już podrostek trochę. Aj, wszystko się działo niestety za kadrem. Może następny będzie ciekawszy. U chromki musi być ciekawie. Nie wygląda na wygłodniałą, ale grzech jej nie nakarmić i nie zobaczyć tego. Reżyser replay? Jak Pudzianowski Najmana. Też było dużo wolniej, ale... tak szybko głodnieje samica Pterinochilus lugardi. To jest piękne. Oj, złociutka, złociutka. Ale ładne ujęcie zrobiłaś. Tak, to mój kamerzysta. Cambridge Cay. O, Muda. Też bardzo ładny pająk. Mi się podobają zielone. Nie wiem czemu dużo osób na takie narzeka, ale jak dla mnie są śliczne. Swoją drogą, sam sobie się dziwię, czemu nie mam samicy poecji loterii Rufilaty w takim razie, bo jest dużo piękniejsza zielona. Wracając na chwilę do chromki zamkniętej. Te piękne tańce śmiertelne. Dobra. I coś, czego nie ma na co dzień, ale ostatnio jest bardziej narwany na jedzenie. Mam nadzieję, że teraz też będzie. Noć łakomy gatunek do niedawna. Zobaczyć jakie było cudem. Pokażesz. Już masz przykład jak się obsługiwać. Masz pensetę, było widać ją może, a może nie. Zawrócił. Takie nie tam. Zobaczę jak on wyciąga te. Heterometru z Petersji płci nie znam. Osobiście przyznaję, że nigdy nie seksowałem skorpiona. Oto jak skorpion wcina na żywca. Trochę nadmiar światła mu przeszkadza, dlatego ciężko dobrze jakościowo nagrać te ujęcie, żeby jednak się coś działo. O, nadchodzi Telson. Debil sam siebie upuje zera. Nie, on wie co robi. A w szczypca się nie wbije. Jaki połamany ten garażem. Wykręcany, co? Zostawiamy go w spokoju, niech zje sobie po prostu. Samica Ceratogyrus marshalli była ponownie dopuszczana 2 razy u kolejnego samca niewykształconego w pełni, tak powiem, upośledzonego, więc faktycznie zdziwiłem się, bo dobrze wszystko poszło i chciał kopulować z tą samicą, z poprzednią jedną nie chciał, nie moją, ale spróbujemy. Znaczy spróbujemy, pokarmimy, zobaczymy co wyjdzie za kilka miesięcy. Takie 2 sztuki. Dieta białkowa. Dobra, zostawiamy w spokoju te pająki. A ja mówię, też taki przyjebany głos. To będzie tyle w tym odcinku. Za to chciałbym napomnieć się na końcówce, że w ciągu miesiąca możliwe, że będzie nowa hodowla, nowe pomieszczenie hodowlane, wszystko zrobimy dużo ładniej. Trochę to są tam jakieś koszty, generalnie stworzyłem swój sklep z koszulkami, kubkami i tak dalej. Tam będą dodawane na bieżąco jakieś grafiki i będę starał się robić jakieś ładne zdjęcia pająków. Jeżeli ktoś będzie chętny przejrzeć, zobaczyć, ocenić, może coś sobie zakupić, zapraszam na dole w linku, będzie wskazane. No przykre chwile na hodowli, czasem się tak zdarza. No. Smucić się nie mam co, minęło parę godzin, trochę jestem pocieszony. Kubiks poprawia humor. A was, jeżeli chcecie mi tak naprawdę pomóc, zapraszam tylko do łapkowania, subowania. Możecie coś udostępnić, skomentować, wyrazić swoją opinię. Czekam na komentarze. Bardzo chętnie odpowiem, wypowiem się. Do kontaktu przez fanpage, lajki na Facebooku. Rozwijamy się.